Cześć, nazywam się Agata Grzegorczyk-Wosiek. Od wielu lat mieszkam w Olsztynie i piszę bajki. Jedną z książek, którą napisałam, to Miasto Bajek. I dziś chciałam Was zaprosić w taką krótką podróż właśnie po bajkowym Olsztynie. Ponieważ hasło tegorocznych Dni Literatury Dziecięcej to w naszym domu mieszka bajka, zaczniemy sobie od bajki przedstawieni. W moim domu na przykład mieszka bajka o cieniach. One mają zazwyczaj nocą coś do zrobienia. Wchodzą wtedy na ściany, jak w teatrze na scenę, rozsuwają zasłony, bawią się w przedstawienie. Jeden chce być zającem, drugi pięknym łabędziem, trzeci z czwartym na lampie urządzają przyjęcie. Czasem kogoś przestraszą, goniąc się po dywanie. Walką dadzą bilety na kolejne spotkanie. I nim noc minie, ciemna, znikną wszystkie ze ściany. W dół kurtyna, ktoś krzyknie, do wieczora czekamy. Tak, a teraz może jeszcze zaczniemy od pierwszej bajki, bo ta pierwsza opowiada o całym mieście. Miasto Bajek. W mieście bajek, w mieście bajek, śmieszne bardzo są zwyczaje. Bajki chodzą po ulicach, czasem do kogoś mkną tramwajem. Inne stoją zamyślone, w niebo gapią się po prostu. Chmury układają w kraje, gdzie prowadzą setki mostów. Czasem któraś gdzieś się schowa, w bramie starej i wysokiej, na podwórkach i w kominach, wśród tysięcy miejskich okien. W każdym drzewie pośród liści, na chodnikach i na słupach, w świetle miejskich są latarni. Trzeba tylko ich wysłuchać. A żeby wysłuchać reszty bajek, to tutaj razem z Biblioteką Miejską zapraszamy Was do wypożyczania książek. Jak kogoś zainteresowały, to można też moje. Są też inne. Spacer pana Kopernika, bo z Kopernikiem można pospacerować po Olsztynie. Albo pójść na Olsztyński Zamek i tam pod przewodnictwem cegły, która wypadła z muru, dowiedzieć się, jaka była jego historia i jakie na zamku drzemią tajemnice. Także zapraszamy do wypożyczania i do zobaczenia.